codziennie jesteśmy zalewani różnymi informacjami o zdrowiu. Niestety, wiele z nich ma się nijak do aktualnego stanu wiedzy i tylko niepotrzebnie wzbudzają one dezorientację wśród odbiorców. Mało tego, niekiedy kierowanie się takimi mitami zdrowotnymi może wprowadzić nas w niepotrzebne problemy zdrowotne. I w związku z tym, dziś chciałbym wypunktować kilka takich błędnie powtarzanych wiadomości związanych z naszym zdrowiem. Pierwszym z mitów, choć takim, który jeszcze nie jest dla nas niebezpieczny, to przekonanie, że ostre przyprawy typu chili, imbir, czarny pieprz czy kurkuma powodują wrzody żołądka. Przeprowadzone badania pokazały, że tak naprawdę wspomniane przyprawy mają działanie zupełnie odwrotne a mianowicie neutralizują one kwaśne środowisko w żołądku, wspomagają regenerację błony śluzowej żołądka, czy nawet niektóre z takich przypraw jak np. kurkuma łagodzą dolegliwości żołądkowo-jelitowe towarzyszące osobom z wrzodami. Co więcej, czarny pieprz, który też zaliczamy do ostrych przypraw, w pewnym stopniu nawet zapobiega powstawaniu wrzodów spowodowanych helikobakter pylori. Jednoznacznie mogę powiedzieć, że od ostrego jedzenia nie możemy nabawić się wrzodów żołądka. Co najwyżej niektóre ostre przyprawy mogą być po prostu gorzej tolerowane przez osoby, które już zmagają się z wrzodami, a prawdziwą przyczyną pojawienia się wrzodów żołądka jest zakażenie wspomnianą bakterią Helicobacter pylori, a także nadużywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, aspiryna czy diklofenak. W mniejszym stopniu zaś po wrzodów żołądka sprzyja życie w ciągłym stresie. Kolejnym mitem jest informacja, jakoby kawa wypłukiwała magnez w wielu swoich filmach już o tym mówiłem, ale myślę, że dziś jest miejsce na to, aby powtórzyć to jeszcze raz. A mianowicie literatura fachowa potwierdza, że pijąc kawę nie pozbywamy się magnezu. Jeśli zaś miałbym być bardziej precyzyjny, to mogę powiedzieć, że na skutek spożycia kawy dochodzi do utraty zaledwie kilku miligramów magnezu. I co ciekawe, tak naprawdę wraz z kawą dostarczamy więcej magnezu niż go tracimy. Nie mam tu na myśli tego, że kawa jest dobrym źródłem magnezu, bo oczywiście tak nie jest. Niemniej pewne ilości magnezu zawiera i przewyższają one śladowe straty tego składnika. Myślę, że takie błędne przekonanie wciąż się utrzymuje, dlatego że u niektórych osób spożycie kawy wiąże się z pojawieniem się skurczów mięśni, w tym np. z drżeniem powiek, zaś powszechnie wiadomo, że to właśnie niedobór magnezu jest ich przyczyną, stąd składa się to na logiczną całość. Jednakże należy wiedzieć, że drżenie mięśni, które rzeczywiście może się pojawić, wynika z tego, że kofeina znajdująca się w kawie nasila uwalnianie wapnia w komórkach mięśniowych, czego efektem jest ich skurcz. Nie ma to jednak żadnego związku z magnezem. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Innym mitem zdrowotnym jest to, że smalec z gęsi jest szkodliwym produktem i że nie należy na nim smażyć. Powszechnie przyjął się uważać, że jest on źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, które rzekomo powodują choroby serca. Do samych tłuszczów nasyconych za chwilę jeszcze przejdę, a teraz chciałbym powiedzieć, że w smalcu z gęsi tak naprawdę dominują jednonienascone kwasy tłuszczowe, które nie są niebezpieczne dla zdrowia. Nasyconych kwasów tłuszczowych jest bowiem dwa razy mniej niż wspomnianych jednonienasconych kwasów tłuszczowych. Jednocześnie taki profil kwasów tłuszczowych sprawia, że smalec gęsi jest odpowiednim tłuszczem do smażenia. Oczywiście nie zachęcam do tego, aby w ogóle smażyć na jakimkolwiek tłuszczu, niemniej jeśli już to robimy, to smalec z gęsi, jak mało który inny produkt, się do tego nadaje. Jednocześnie należy mieć też świadomość, że smalec z gęsi nie przynosi jakichś konkretnych efektów zdrowotnych, stąd jak najbardziej można go używać, niemniej nie polecam, aby wszędzie, gdzie się tylko da, zastępować nim inne źródła tłuszczu. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielą się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na dziennik. Skoro już poruszyłem kwestię tłuszczu nastronego, to od razu powiem, że również i łatka szkodliwości, którą się mu przypina, jest jednym z mitów zdrowotnych i to grubymi nićmi szytym, a to dlatego, że dotychczasowe rekomendacje wydawane przez organizacje zdrowotne, aby ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych, bo rzekomo zatykają one naczynia krwionośne, zwiększają ryzyko chorób serca i ryzyko przedwczesnej śmierci z ich powodu, opierają się na nierzetelnym podejściu naukowców, które miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, o czym mówiłem na swoim głównym kanale. W skrócie tylko powiem, że szereg aktualnych prac naukowych jednoznacznie dowodzi, że tłuszcze nasycone nie są tak niebezpieczne dla naszego serca jak to się nagłaśnia od lat 60. ubiegłego wieku. Jak się okazuje, są one neutralne dla układu krążenia. A tu przypomnę, że źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych są m.in. masło, sery żółte, śmietana, mięso czerwone i kakao. Nie będzie przesadą, gdy powiem, że cała otoczka, która powstała wokół tłuszczów nasyconych i ich szkodliwego wpływu na serce, jest jednym z największych kłamstw żywieniowych. Kolejny mit żywieniowy dotyczy owsianki. Otóż osoby propagujące stosowanie diety ketogenicznej, w stosunku do której zresztą sam jestem pozytywnie nastawiony, uważają, że spożywanie owsianki powoduje niebezpieczny wzrost stężenia glukozy we krwi, a następnie wyrzut insuliny, której nadmiar jest niepożądany. Tu chciałbym uspokoić i powiedzieć, że większość pokarmów, które na co dzień spożywamy, powoduje podniesienie poziomu cukru i insuliny we krwi i jest to normalna reakcja fizjologiczna naszego organizmu. Tak samo jak na skutek spożywania żywności dochodzi do uwalniania enzymów trawiennych. Znaczenie ma tu po pierwsze to, z jak gwałtownym wyrzutem insuliny mamy do czynienia oraz to, jak w perspektywie długoterminowej spożywanie konkretnego pokarmu wpływa na nasze zdrowie. Wracając więc do samej owsianki, istotne jest to, z jakich produktów się ona składa. Jeśli sporządzimy owsiankę na bazie płatków owsianych zwykłych, mieszanki orzechów i pestek, jogurtu naturalnego z niewielkim dodatkiem suszonych lub świeżych owoców, to będzie to jak najbardziej prozdrowotny posiłek, który będzie miał korzystny wpływ na poziom glukozy i insuliny we wspomnianej perspektywie długoterminowej. Jeśli zaś nasza owsianka będzie składała się z płatków kukurydzianych, dużych ilości miodu, syropu z agawy czy jakiegokolwiek innego, a także suszonych owoców, słodkiego mleka, to faktycznie regularne spożywanie takiego posiłku może negatywnie odbić się na naszym zdrowiu. Na dzisiejszej liście nie mogło zabraknąć przekonania, że cukier brązowy, czy konkretnie nierafinowany cukier trzcinowy jest zdrowszy od zwykłego cukru białego. W mojej ocenie podwalinami dla tego mitu żywieniowego jest mocny przekaz marketingowy ze strony producentów tegoż właśnie cukru. Wystarczy zajrzeć do składu takiego produktu, aby przekonać się, że jest to wciąż praktycznie 100% cukru w cukrze. Regularne spożywanie takiego cukru brązowego będzie miało dokładnie taki sam negatywny wpływ na nasze zdrowie, jak sięganie po cukier biały. Wmawianie nam, że cukier brązowy jest korzystny, bo jest na przykład źródłem składników mineralnych, jest w mojej ocenie wielkim oszustwem, ponieważ taki cukier ma tylko śladowe, nic nieznaczące ilości tych związków. Uważam, że nie ma co się oszukiwać i jeśli zależy nam na zdrowiu, to warto zrezygnować z każdego rodzaju cukru. Jeśli materiały takie jak ten, w których opowiadam o różnych mitach żywieniowo-medycznych są dla Państwa interesujące, to będę wdzięczny za podzielenie się taką informacją w komentarzu pod filmem. W przypadku szerszego zainteresowania postaram się w niedalekiej przyszłości przygotować programy o podobnej tematyce. Jednocześnie korzystając ze sposobności, chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia materiału, w którym mówię o tym, że używanie patyczków do uszu może nie być najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o dbanie o higienę uszu. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.